Cześć, melduje się Kobikowski. Dzisiaj na kanale Podmuch Wiatru. Tak, jest to myśliwiec francuski Rafale C. Tak się chyba to czyta po francusku bardziej, tylko to Rafale. Bez tego E na końcu. Co oznacza to Rafale, to podmuch wiatru. Tak. Słuchajcie, ten model bardzo mi się spodobał już od pierwszych zapowiedzi, jak wyszedł. No, musiał troszeczkę poczekać na recenzję, ale już jest i już się nim dzisiaj zajmiemy, przyjrzymy się, obejrzymy go dokładnie z każdej strony. No i postaram się Wam powiedzieć, co w szczególe tam, czego się dopatrzyłem i co o nim sądzę. Słuchajcie, bardzo fajna instrukcja jest oczywiście dołączona do zestawu na pudełku i tutaj widzimy też oznaczenia, że jest to zestaw licencjonowany. Producentem tego myśliwca naprawdę jest Dassault Aviation. Nie wiem, poszedłem do Dassault Aviation, tak? Albo po francusku pewnie jakoś Dassault Aviation, czy coś takiego, nie? Mogłem tego nie mówić. Dobra, mamy tutaj pełno danych technicznych, przybliżonych. Za efekty dźwiękowe specjalne w tym filmie odpowiadają panowie robotnicy, którzy od wczesnych godzin porannych pracują już tutaj na elewacji i remontują kamienicę, dzięki czemu tutaj nasza siedziba będzie z zewnątrz, będzie się mieściła w przepięknym budynku. Słuchajcie, oczywiście instrukcja to jest standard Kobi. Wielokrotnie sobie już to oglądaliśmy. Bardzo ładnie tutaj wszystko jest przedstawione. Nie ma problemu z montażem. Natomiast chciałem Wam tutaj pokazać jedną rzecz. Oczywiście mamy na końcu, mamy oprócz reklam innych zestawów, mamy też już, to jest już powoli standardem i mam nadzieję, że teraz będzie już zawsze, jest indeks części, tak? I ten indeks części obejmuje parę elementów dodatkowych, które zostają po zbudowaniu modelu zgodnie z instrukcją. Natomiast w samej instrukcji nie ma, na przykład tak, mamy dwie dodatkowe rakiety, które potrafię sobie tam umiejscowić bez problemu, bo po prostu zastąpimy nimi te bomby kierowane laserowo, tak się domyślam, więc można sobie wymienić uzbrojenie na prawdopodobnie rakiety krótkiego i średniego zasięgu powietrze-powietrze. Natomiast mamy też, słuchajcie, tą goleń podwozia w zupełnie innym kolorze. Tam są grafitowe, czy też tamte ciemnoszare, a tu jest taka, ta wiecie, taka srebrna. I no nie wiem, możemy uznać, że jest to część zapasowa, w razie gdyby tamta się złamała, chociaż mi się wydaje, że akurat ten element to się raczej nie złamie, nie złamałby, tylko inny z tamtej goleni. Natomiast jest ona już w innym kolorze, więc albo ona służy do czegoś, ma służyć do czegoś innego, no nie jest to wytłumaczone w instrukcji, nie? No i jeszcze mamy tutaj te duże tutaj właśnie takie, zobaczcie, te blaszki wygładzające, też blaszki wsporcze, takie cieniutkie, i one, domyślam się, po prostu możemy nimi po prostu zaślepić, gdybyśmy chcieli usunąć jeden z punktów zamocowania uzbrojenia, to możemy sobie wygładzić po prostu od dołu jeszcze bardziej skrzydła lub też tam przy tylnych tych lotkach. Takie jest miejsce, które Wam pokażę. No i tutaj wiadomo, ten element, który jest wykorzystywany do wkładania bozonów Higgsa. W kilku miejscach parę bozonów zostało i tutaj dwie płyteczki jeszcze dodatkowo, które możemy chyba zdystansować jeszcze bardziej to uzbrojenie. No ale to jakby nie zostało wyjaśnione w instrukcji, więc tutaj takie moje jedynie sygnalizuję. Tutaj jakby Kobi pozostawia nam po prostu przestrzeń do działania, tak? Zostawia nam jakieś elementy, zostawia nam znak zapytania i możemy z nim dalej zrobić już co chcemy, tak? Dodatkowe elementy w zestawie to nigdy nie jest problem, tak? Tylko sygnalizuje. Teraz tak, słuchajcie, do zestawu również, w zestawie znajduje się również podstawka, ta nowego typu, ale wzmocniona, tak? O dodatkową warstwę płytek. Przypomnę, że pierwsze jej po premierze tej nowej, nowego rodzaju podstawki, ona była taka tylko dwupoziomowa i była według mnie zbyt taka delikatna i się po prostu rozpadała przy nacisku tutaj. No a teraz tak, my możemy sobie tutaj, jak ktoś chce, może sobie umieścić model na podstawce. Dobra. I tutaj mamy też, mamy ładny
ładną tutaj kafeleczkę, zobaczcie, z nadrukiem, skala, bardzo ładnie, ale tym się nie będziemy w ogóle zajmować, zajmiemy się wyłącznie już samym modelem myśliwca Rafale C. Jest to francuski, nowoczesny myśliwiec i on zawitał tutaj w przypadku Kobe w serii Armed Forces, w której, przypomnę, umieszcza Kobe maszyny nowoczesne, prawdziwe maszyny nowoczesne i ja jestem bardzo, bardzo, to jest obecnie to jest taka moja rozwojowo patrząc, najbardziej wyczekuję właśnie nowości z tej serii, ponieważ lubię, ja nie jestem tylko taki, że tylko druga wojna światowa, lubię też sprzęt nowoczesny, jak wiecie, i właśnie bardzo czekam na kolejne maszyny. Słuchajcie, teraz, bo nie będę Wam tutaj już od razu Wam po prostu powiem, że ten model mi się bardzo podoba i tak to, jak dobrze on jest zrobiony, powoduje, że nie mogę się doczekać, aż Kobe zrobi w tej serii kolejne zestawy myśliwskie. Już wiemy, że znaczy oprócz Miraża, który już jest, też francuskiego, niedługo wyjdzie F-18, FA-18 Hornet w różnych wersjach i tam on będzie zbrandowany z tym filmem, nowym filmem Top Gun. Co najmniej jedna z tych maszyn, mi się bardziej podoba ta maszyna bez tych czarnych wstawek. I tam oczywiście, nie wiem, czy nie będzie też F-15, już nie jest F-15 zapowiedziany, natomiast ja najbardziej czekam oczywiście na F-16, które już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego oraz też no bardzo bym wyczekiwał F-35, tak, które Lightning II, najnowocześniejszy myśliwiec piątej generacji, który został już też zakupiony przez Polskę i Polska oczekuje na dostawy w przyszłych latach, więc tutaj jakby gdybyśmy mieli taki zestaw, który i zobaczcie, ten zestaw zarówno F-16 i F-35 spełniałyby te warunki takie, wiecie, za modelu, wiecie, zabawkowego, eksportowego, czyli to nie jest tylko maszyna tutaj, powiedzmy sobie, tylko dla nas, tylko na przykład gdyby Kobe zrobiło i w wersji amerykańskiej i w polskiej, czyli i szachownicę i gwiazda, to byłby to świetny zestaw eksportowy, tak, mógłby być po prostu na cały świat i popularny i ma uzasadnienie biznesowe i tak dalej, nie? Więc tutaj Kobe, no, F-16, F-35, zdobądźcie licencję i tłuczcie nam tutaj te wspaniałe maszyny, też bardzo na nie czekamy. A póki co zajmiemy się oczywiście tym francuskim myśliwcem. Słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawa maszyna, ciekawie odwzorowana, bym powiedział, że prawie idealnie, chociaż wydaje mi się, że ona jest troszeczkę mniej, w rzeczywistości ona jest troszeczkę mniej smukła, ona jest, nie wiem, czy ona nie jest troszeczkę bardziej taka właśnie, bo tutaj wyszła taka bardzo smukła, a chyba w rzeczywistości według mnie jest troszeczkę bardziej nabita taka, ale może tego takiego troszkę nie udało się po prostu odzwierciedlić w świecie klockowym, że jakby troszeczkę tutaj gdzieś go pogrubili, to wyszedłby z kolei zbyt gruby. Teraz tak wygląda, zobaczcie tutaj podwozie rozłożone, natomiast ono jest takie, wiecie, ono się trzyma, można spokojnie postawić ten samolot, natomiast do przodu jeszcze możemy go popchnąć, natomiast jak do tyłu to nam się to podwozie nam się złoży, bo tutaj nie ma żadnej blokadki, ale to mówię, to podwozie to jest tylko tak, żeby model postawić. To na pewno nie jest do ciężkiej zabawy takiej, że teraz będziemy jak resorówką tym szurać. Natomiast pomijając to podwozie, to słuchajcie, model jest naprawdę całkiem solidny. Tutaj sam kadłub dobrze się trzyma, bym powiedział. Nawet tutaj z tymi częściami w dziobie, chociaż sam dziób trzyma się tylko na takim jednym pręcie jakby. I w związku z tym może się też kręcić, ale my nie będziemy nim kręcić, nie będziemy w ten sposób go tutaj denerwować. Natomiast sam też te skrzydła tutaj naprawdę są solidnie zbudowane i sama zabawka jest naprawdę solidna. Nic tutaj nam nie będzie, tak wiecie, totalnie się rozpadać w rękach, czyli na przykład możemy się bawić, koniecznie musimy, możemy się bawić tutaj w latanie, tak, tym myśliwcem, nie? Słuchajcie, może tak, zaczniemy od przodu, teraz już zbliżenie, więc tak, widzimy tutaj piękną owiewkę,
Nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że ona jest chyba uniwersalna, to znaczy ona też będzie do, ta owiewka też będzie w F18, ale to będzie trzeba to potwierdzić. Spójrzmy sobie na sam dziób. W tych dziobach najczęściej mieszczą się urządzenia radarowe. Tego oczywiście nie widać. Tutaj są pierwsze nadruki, w zestawie są same nadruki, tak, to już jest tutaj zestaw z takiego, z grupy już pad printed, no stickers, czyli nie będziemy mieli żadnych naklejek w tych zestawach, same nadruki tamponowe tak zwane. I zobaczcie, tutaj są pierwsze nadruki, to są takie chyba, z tego co się orientowałem, to są przyrządy takie do optyka, do takiej obserwacji, tam nie wiem, chyba jakieś tam super zbliżenia umożliwiają i tak dalej. Tak, to jest raz. Tutaj widzimy wydatną taką sondę układu tankowania w powietrzu. Nie wiem, czy ona w tym modelu się chowa. Wszystkie zdjęcia, które widziałem, były z wyciągniętą tą sondą, więc być może ona się nie chowa. Być może ona jest tak po prostu na stałe w tym modelu. Zobaczcie, tutaj bardzo, bardzo ciekawie wyprofilowana tutaj ta przednia część kadłuba. Tutaj pod te, gdzie się wgryza się tutaj, zobaczcie, pod te, ten kształt się zapada i tutaj są wloty powietrza w prawdziwym myśliwcu. Tutaj mamy po prostu czarne elementy i czarny nadruk na tym tutaj elemencie zaokrąglonym. I teraz tak, a tutaj mamy kabinę pilota. Teraz tak, nie mogę zrozumieć, dlaczego, znaczy trochę mogę, ale nie wiem, czemu ostatecznie podjęto taką decyzję, że owiewka jest wyposażona w zawias, ale w takiej formie, w jakiej po prostu model został przygotowany, nie można jej otworzyć. Tutaj musimy ten element, jeżeli komuś zależy bardzo na tym, na demontażu tego elementu, udało mi się na otwieraniu tego, to można, zobaczcie, wywalić ten element tutaj, zobaczcie, z tym światełkiem, przesunąć tą płytkę taką wykończeniową o jeden, nie? Tak? I będzie można wtedy otwierać to dowolnie, tak? Zobaczcie, w tym momencie nie ma problemu i ukazuje się, o czym już tutaj wyraźnie pan pilot, który jest panem pilotem takim bardzo uproszczonym, malutkim, to nawet nie jest pełnowymiarowy korpus minifigurki, tylko z tego co wiem, z tego co kojarzę, to jest taka figurka do takiej gry, do tych gier planszowych, ale z bardzo ładnym nadrukiem, zobaczcie, tak, posiada tutaj ten hełm i nawet z nadrukiem Rafale. No i tutaj zobaczcie, nadruk na klocku, tutaj widzę jakieś przyrządy, ekrany, wyświetlacze, zegary i tak dalej. Tak, ładnie odwzorowany kokpit. My oczywiście pana pilota umieścimy z powrotem. Dobra, zamkniemy tutaj mu tą owiewkę i przywrócimy tutaj ten stan pierwotny, w tym, w którym no nie da się kabiny otwierać, ale jak widzicie, można problem w jakiś sposób obejść i można to obejść permanentnie, zobaczcie, usuwając ten jeden element i przesuwając tą dużą kafelkę o jeden do tyłu. Dobra, teraz tak, tu widzimy takie loteczki, bo w ogóle tak, to jest układ typu Delta, czyli to zasadnicze skrzydło jest jakby przesunięte do tyłu, ten statecznik taki, mamy tutaj te małe stateczniki, mamy przesunięte do przodu, tak? I to jest fajne bardzo, że tutaj mamy je na zawiasach kulowych. No to jest po prostu cenny element, to jest raz, a dwa, że właśnie no, można sobie tutaj zmieniać ich położenie. No i one są dzięki temu też solidnie zamontowane, bo po prostu nam, no, nie odpadną nam, bo najwyżej przy uderzeniu się po prostu jakoś tam przekrzywią. Bardzo to mi się podoba. Fajnie to jest zrobione, tak? Teraz tak, duże skrzydła w układzie właśnie Delta. Tu widzimy kolejne nadruki. Tak, tu jakieś takie są elementy
detale po prostu zostały odwzorowane, znajdujące się na tej maszynie. Oczywiście też oznaczenia sił powietrznych francuskich. Bardzo duże lotki na bardzo duże takie lotki na tych skrzydłach. Na końcach skrzydłach, zobaczcie, mamy punkty zamocowania tych rakiet. Raczej bym powiedział powietrze, powietrze. Statecznik pionowy, wykonany po prostu z rzędu, z jednostudowego rzędu po prostu cegieł i tutaj tych elementów skośnych. To mi się bardzo podoba i to w ogóle zwraca naszą uwagę, przypominam, co chciałem powiedzieć o tym, że jest tutaj bardzo mało elementów takich specjalistycznych, które mogłyby być przygotowane, wiecie, tylko do myśliwców albo tylko konkretnie do myśliwca Rafale. Mi się wydaje, że tylko chyba tylko do tego Rafale to być może jest tylko ten dziób, a być może nawet ten dziób też znajdzie zastosowanie w innych maszynach, więc takiej wysokiej specjalizacji elementy mamy tylko, zobaczcie, tutaj dziób, owiewka i dysze silników, no i rakiety, no ale rakiety to jest takie, wiecie, to są takie elementy dodatkowe, akcesoria, nie? A tak, zobaczcie, cała konstrukcja zbudowana bardzo ładnie z po prostu z drobnych elementów ogólnego zastosowania, tak? Bardzo ładnie to wygląda. To jeszcze raz spójrzmy sobie na statecznik z takim tutaj zgrubieniem u góry. Nie wiem, co tam się mieści. Być może jakieś systemy takiej aktywnej obrony, ale też takie elementy właśnie, o, to gdzieś tam się dowiedziałem, nie wiem, gdzieś mi mignęła taka informacja, to na 100% są takie elementy, nie wiem, jak to nazwać fachowo, no, wyrzutniki takich, nie wiem, flar, czy po prostu tych elementów takich, które mogą zakłócać, zakłócaczy, które mogą obronić myśliwiec przed atakiem rakietowym, nie? Więc tutaj przechodzimy od razu jakby na dół. Tu widzimy, że w dużej mierze skrzydło jest właśnie wykończone. Spójrzmy sobie jeszcze na te dysze. Bardzo ładnie. Tutaj ten kształt został świetnie uzyskany za pomocą tych elementów takich zaokrąglonych i pod skosem, nie? Super. One już miały premierę jakiś czas temu w innych modelach, więc uznajemy je po prostu za elementy już powszechnego zastosowania. I zobaczcie, skrzydła tutaj i też te lotki, klapy są wykończone tymi właśnie blaszkami takimi wygładzającymi. To mamy miejsce, w które wchodzi podstawka. No i punkt zamocowania uzbrojenia. To według mnie tutaj bardziej mi tak wygląda na bomby kierowane laserowo. Tak właśnie, czyli wyposażone w te loteczki, które można tam, które umożliwiają sterowanie po prostu bomby. Tak, i w to miejsce, o tutaj, dobra, to w to miejsce możemy sobie podłączyć w bardzo prosty sposób te dodatkowe rakiety, które są w zestawie. Jeżeli chcielibyśmy je zdystansować, to możemy jeszcze jedną tą płytkę, która tu była. No, tak też, tak to wygląda. Przywróćmy stan sprzed, znaczy właściwie to jest stan taki jak w instrukcji, nie? Więc od dołu też to bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się. Wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Model jest oczywiście cały szary, co mnie cieszy też, bo w razie czego, w najgorszym wypadku będę mieć źródło części do mojego lotniskowca. Rzućmy sobie jeszcze okiem tak od tyłu. Ale wiecie co, ten model chyba, że tak powiem, przeżyje. Tak mi się podoba, że on chyba przeżyje dłużej i tutaj na podstaweczce sobie go gdzieś wyeksponuję. Bardzo ładnie. Podsumowanie. Zestaw bardzo mi się podoba. Przede wszystkim świetnie wygląda. Rozumiecie, estetycznie wygląda nowocześnie, tak wiecie, szybko, agresywnie, zgodnie z tym pierwowzorem, jaki znamy ze świata rzeczywistego. Sam model klockowy według mnie nie ma żadnych poważnych wad. Z średnich wad, no to wymieniłbym to, że po prostu out of the box, zgodnie jak złożymy
model zgodnie z instrukcją, no to nie możemy otwierać owiewki. Musimy tutaj zastosować pewne obejście oraz, że te golenie podwozia dosyć, no wiecie, się nie blokują się w, po prostu w tym położeniu rozłożonym, więc dosyć łatwo mogą nam się złożyć. Ale nie jest to duży problem, ponieważ no, jak będzie sobie po prostu pozostawiony sam sobie model, no to będzie na pewno stał, nie będzie nam nigdzie po prostu uciekać. Tak, nie widzę żadnych wad, pomijając to, nie widzę żadnych wad. Dostajemy też do modelu podstawkę, dodatkowe rakiety, które możemy utworzyć, z ich pomocą możemy sobie utworzyć dodatkowe punkty zamocowania uzbrojenia i jeszcze bardziej doposażyć naszą maszynę. Słuchajcie, według mnie cena nie jest jakaś przegięta. Jak za zestaw licencjonowany, dobry licencjonowany zestaw, w tej cenie uważam, że nie ma problemu. Słuchajcie, sam zestaw nastraja mnie też bardzo dobrze na przyszłość. Nie mogę się doczekać kolejnych maszyn, na przykład maszyn amerykańskich z akcentem polskim, tak? Czyli na przykład F-16, F-35 Lightning II. Bardzo na to czekam, Kobi, nie mogę się doczekać. A ja już kończę, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!